Niezależnie czy jest się turystą, czy jest się mieszkańcem, to bardzo często spacer i jednego i drugiego kończy się na którymś z pięknych placów poszczególnych miast. Takie place również ma i Opole i trudno się na takim placu nie zatrzymać. A tradycyjnie o polskich placach może opowiedzieć Państwu i nam znakomity architekt, znawca Opola, pan Andrzej Hamada, którego spotykamy. Dzień dobry, panie Andrzeju. Witam bardzo serdecznie. Żółwi. Tak, tradycyjnie spotykamy się na odległość. Panie Andrzeju, mamy place, które, nie wiem, nazwalibyśmy chyba też i w regionie i placami defiladowymi, i placami relaksu. Taki plac tutaj, jak ten na Placu Daszyńskiego, zaliczylibyśmy do której kategorii? To jest plac wypoczynkowy. Typowy plac wypoczynkowy, pełen zieleni. I co ciekawe, to jest mój plac. Ja go darzę szczególnym sentymentem z kilku powodów. Pierwsze, że całą młodość moją w Opolu, znaczy 70 lat temu, jak przyjechałem do Opola, mieszkaliśmy z małżonką na ulicy 1 Maja i tuśmy, to był najbliższy plac, na który się przychodziło z wózeczkiem, z dzieciątkiem małym i tu bardzo pięknie się wypoczywało. On jest ciekawy, bo tak, to jest z tych najstarszych, to on ma 100 lat mniej więcej, bo został utworzony, kiedy tu zaczęto zabudowę tej dzielnicy i od razu zaplanowano ten plac właśnie. I wtedy powstała też ta fontanna na środku, czyli ten plac, co ciekawe, jedyny w Opolu, który zachował swój charakter od zawsze. Taki jak go stworzono ponad 100 lat temu, taki on jest do dzisiaj. Rozmieszczenie przestrzenne, zadrzewienie, fontanna na środku. Nawet zachowała się oryginalna, tam na końcu widzi pan, pokazuje, jest widać lampę, latarnię z dwoma. Mm-hmm. To jest oryginalna, bo późniejsze są lampy wszystkie, ale ta jest oryginalna, która ma ponad 100 lat, secesyjna. Ten plac ma ciekawą architekturę, ponieważ był budowany od początku XX wieku, to tutaj są budowle, kolejne odmiany stylowe się tu zanotowały. A więc mamy wszystkim budynki secesyjne, bardzo piękne. Tam daleko widzimy secesję, narożnik, gdzie sąd jest, to jest secesja. Także piękna secesja. Potem mamy bardzo dobrą architekturę tutaj modernistyczną. Kilka budynków, o, znakomity, widzimy tam budynek modernistyczny daleko, tu widać piękny budynek. Ten narożny. Tak, lata 30. Znakomity obiekt, jeden z najlepszych w Opolu architektury modernistycznej. I następnie mamy domy również późniejszy. Jedyny budynek tu jest nowy, powojenny. To mój kolega projektował, Tadeusz Rudnicki. I co ciekawe, on, ten plac nie był zniszczony. On nie był zniszczony, tu nie było żadnych zniszczeń. Jedynie tam na końcu budynek był opuszczony i zdewastowany. A rzeczywiście tu odbywały się takie, tak jak pan powiedział, jakieś rekreacyjne, tak, czy wypoczynkowe, nie wiem, imprezy, spotkania? No, wypoczynkowy plac. Mamy z dziećmi przyjeżdżały. Bardzo dużo było mam z dziećmi. I tutaj pamiętam, to był plac naszpikowany mamami i dziećmi, tak jak i my. Także to był plac o tym charakterze, elegancki. On potem zmienił charakter, bo potem się stał placem pijaczków i meneli. Taki był czas. Wspaniały na środku jest pomnik, właśnie fontanna. To jest fontanna i też założony został od razu 100 lat temu. On ma datę tu gdzieś, jakieś 1904. I co ciekawe, jest to apoteoza opolskiej gospodarności, to przedstawia. O. Ceres jest bogini urodzaju, a poniżej są postacie trzy, które przedstawiają symbolikę gospodarności opolskiej. A więc tu jest rybak, rybołówstwo, bo mieliśmy stawy też rybne pod Opolem. Rybołówstwo, rolnictwo i górnictwo, jest skalnik. No to są te trzy charakterystyczne prezentacje Opolu. Bardzo piękny pomnik, secesyjny typowo, z początku XX wieku. Autor się tu podpisał i co ciekawe, autor nazywał się Gomanski. To polskie nazwisko, rzeźbiarz niemiecki ze Szczecina. Tak jak go zbudowano jako fontannę, to tak do dziś działa. Patrząc na kubaturę całego tego placu,
jest dość duży, ale mamy w Opolu i większe, i mniejsze jeszcze place. Oczywiście, i o zupełnie różne. Innym charakterze. Są różne place, tak, są nawet bardzo duże. No, kilka placów jest. Historyczny Plac Wolności. O, no, to jest centralny plac w Opolu, najważniejszy. Tam się działa historia. Tam przy tym placu był ogromny gmach Rejency kiedyś, którego nie ma. No, a dzisiejszy wygląd tego placu to jest powojenny. Stworzył ta piękna zieleń, która tam jest, też już o charakterze rekreacyjnym, bo wcześniej tego tam nie było. To jest dzieło Karola Musioła. On sobie zamarzył, żeby stworzyć w centrum miasta, poza tym placem, bo to było to, że się na uboczu, ale w samym Śródmieściu, żeby stworzyć plac rekreacyjny, że przyjadą matki z dziećmi, z wózkami, będzie tam można w szachy zagrać, jakaś estrada mała się pojawiła i to wszystko tam jest. I tam mamy pomnik, też wodotrysk założono, słynna fontanna Jesionowskiego. Także to jest plac też typu, chociaż komunikacyjny i rekreacyjny, dzieło powojenne. Ale powiem kilka słów o innych placach. No, mamy potężny plac Kopernika, który ma historię też taką podobną jak ten, zaczął się mniej więcej końcem XIX wieku, także stosunkowo młody plac. On pełnił różne funkcje. Funkcje przede wszystkim to było targowisko przez wiele, wiele dziesięcioleci. To było targowisko wielkie. Również to był plac zebrań uroczystych w dniu 1 maja i w tych uroczystościach to tam się zbierała ludność, zaczynał się pochód w tym miejscu. Także miał charakter polityczny. A plac teatralny, stosunkowo nowy, bo to też ten plac jest pochodzenia dopiero właściwie powojennego. Wcześniej tam była ulica Ozimska i główny budynek Biały Dom i naprzeciw niego tam było targowisko pewien czas przeniesione właśnie z placu Kopernika. Były jatki mięsne, pamiętam. Na placu teatralnym po wojnie postawiono makietę, i to ciekawostka tego placu, makietę Pałacu Kultury i Nauki. To mało kto o tym wie i pamięta, a ja to pamiętam. Ozimska jeszcze nie była zabudowywana. Dopiero się zaczęła zabudowa, jeszcze nie było tych budynków, ani teatru nie było, tylko tam były właśnie tereny zielone, te jatki były, targowisko, ale jak powstała tam siedziba władz partyjnych, najważniejszy budynek w Opolu, no to postanowiono, że ta ulica Ozimska będzie aleją defilad w Opolu, tak jak w Warszawie wielkie trasy defiladowe, to miała być aleja defilad. No i zaczęto tam porządkować. I była, pamiętam, moda właśnie wtedy w Warszawie, Związek Radziecki podarował Polsce gmach Pałacu Kultury i Nauki. W tym czasie pojawiła się moda w Polsce, żeby miasta bogatsze, a zwłaszcza wojewódzkie, a Opole było już miastem wojewódzkim, żeby sobie postawiły makietę, jak też ten pałac będzie wyglądał. No ciekawe. I miasta się prześcigały w budowaniu makiet dużych. I u nas naprzeciw budynku tego Białego Domu, tam dzisiaj jest uniwersytet, prawda? Naprzeciw dokładnie, czyli pomiędzy tym i dzisiejszym teatrem, postawiono ogromną, większą niż ten pomnik, wyższa, ogromną, nawet mam chyba zdjęcie gdzieś, pokażę panu, makietę pałacu, dokładnie odtworzony z tymi wszystkimi wieżyczkami, ze szpicem. Ogromna rzecz. Opole było dumne. Pisano na całą Polskę. Opole ma pałac kultury. I to ciekawe, ten pałac kultury. Zdjęcia się zachowały, ja mam. Opole chodziło, ale ciekawe. Pewnego razu patrzymy, pałacu nie ma. Zniknął nagle. Nie ma. Co się stało? Cisza była, nikt się nie chciał przyznać, ale potem się okazało, że przyczyną były szczury, bo ten pałac był zbudowany z płyt paździerzowych, a szczury to podobno uwielbiały taki materiał drewniany, sztuczny, i one się tam zagnieździły i się stamtąd rozchodziły na otoczenie. Rozebrano doszczętnie, bo one już połowę zjadły. A na koniec trudno mi pana nie zapytać o to, bo nawet nie wszyscy chyba Opolanie wiedzą, że przecież od, no nie wiem, no, można powiedzieć w najnowszej historii, mamy również Plac Konstytucji. Konstytucji 3 maja trzeba dodać. O, tak, i to nie wszyscy wiedzą, nawet Opolanie, że jest tak, bo wszyscy mówimy rondo.
Mówi się rondo. Otóż plac, on już od 60. lat jest placem Konstytucji 3 Maja. I jest to plac typowo komunikacyjny, dlatego że on powstał właśnie, tam powstało rondo i otoczenie jest takie przestrzenne w rodzaju placu, ale tam właściwie to jest tylko rondo i skrzyżowanie. Ja pamiętam, po wojnie było marne, malutkie, normalne, krzyżówka taka ciasta i stacja benzynowa przy tym była malutka. Także to było skrzyżowanie, ale ważne, dlatego że tam się krzyżowała droga przelotowa Opola i ta krzyżówka była kłopotliwa i postanowiono zbudować rondo. Rewelacja. Pierwsze rondo w Opolu. Opole było dumne, a Opole chodziło na spacery. Patrzymy, Jezu, mamy rondo, piękna rzecz. Także to była emocja i zaraz to rondo się zaczęło obudowywać tymi wieżowcami. I ciekawostkę powiem. Niedługo jak to rondo, jeszcze nie było estakady, bo to później zrobiono, było to rondo, wojsko opolskie sprezentowało miastu samolot. Samolot prawdziwy. MiG, jakiś tam MiG to był. Prawdziwy samolot sprezentowali i miasto było dumne. Mamy prezent, postawimy to gdzieś, nie ma gdzie, na rondzie. I któż by przypuszczał? Zobaczyć. Niesamowite. A nawet zdjęcie jest. A tak. Czas przecież nie tak odległy, bo rok 1968. O, proszę bardzo. No coś pięknego. Już rondo było zbudowane, wieżowce i taki postawiono samolot. I z tym samolotem była rewelacja. Mianowicie, ja wtedy pracowałem w Urzędzie Wojewódzkim, byłem architektem wojewódzkim, a w mieście panował architekt miejski, Zbigniew Winogradzki, mój kolega dobry, nieżyjący już. I on do mnie dzwoni, granda, na rondzie postawiono jakiś samolot, na fundamencie betonowym, bez pozwolenia budowlanego, nie wolno. Co ma zrobić? Ja mówię, jak to? Działaj! Jak? Wezwij inwestora do pomocy, niech uzupełni dokumentację. I on tak zrobił. Zażądał, ja. Przyszedł wniosek o pozwolenie na budowę, no bo fundamenty trzeba zrobić i tego. A Winogradzkiemu się to nie podobało, on kwestionował, no bo to na rondzie nie powinno być, dlatego że rondo kierowcy jadą i nie mają patrzeć tu, a to zwracało uwagę. I on się obawiał o to i miał rację. Jakby był ciężki wypadek, śmiertelny, to wtedy wina samolotu. No więc on zażądał, a jak dostał ten wniosek, no to mówi, zaraz, zaraz, to jest pomnik, no bo to stoi na fundamencie, to jest pomnik. A jako pomnik musi mieć opinię artystyczną Komisji do Spraw Plastyki przy Urzędzie Wojewódzkim. Ja też byłem członkiem tej komisji. A w komisji byli rzeźbiarze, malarze, plastycy. I jak to przyszło na komisję, pół godziny rechotali. Jezu, przecież to nie jest dzieło sztuki. Kto to widział? To jest wehikuł latający. Won! I oddalili wniosek. Architekt miejski nadal nie wiedział, co z tym zrobić, bo chciał to zakwestionować, a się bał, dlatego że za tym pomnikiem stał inicjator tego też pomnika, sekretarz Komitetu Miejskiego Partii. No, Kawecki, pamiętam nazwisko. To było trudno ruszyć. Zaczęły się głosy w prasie. Dziwne, że on tam stoi w kierunku na zachód. Dlaczego? Dlaczego stoi, a nie do miasta? Napisali potem odpowiedź dziennikarze, stoi na zachód, że przygotowany do obrony, gdyby był nalot tych niedobrych kapitalistów, to on wystartuje i będzie nas bronił. Napisano w gazecie, o nie, coś innego jest, on się szykuje sam do ucieczki z kraju. A wtedy była moda na te ucieczki do Austrii i on się szykuje, to jest zdrajca tam stoi. Takie były głosy i nagle patrzymy, samolotu nie ma. Ranta, tak jak Pekin, zniknął. Ludzie, nie ma. I to rozebrano w nocy z fundamentem doszczętnie. I potem się okazało, że on wylądował w Ozimku.
Gdzieś tam na jakimś placyku, ale piękna historia. Piękna historia. O placach. O placach. Proszę Państwa, zatem kiedy będziecie Państwo spacerować po placach Opola, tak jak my z panem Andrzejem Hamadą, to pomyślcie o tym, że w jednym miejscu można spokojnie usiąść, odpocząć, a w innym można z wyobraźnią popatrzeć na stojącego miga. Panie Andrzeju, dziękuję za to spotkanie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dziękuję uprzejmie. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, czeka nas jeszcze jeden odcinek tej serii, bo przecież miasto, jak każde, ma pamiątki. Tymi pamiątkami są oczywiście chociażby jak ten tutaj obok stojący pomniki.